MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Hubert Miściwujewski, Lizak, Lizaczenko, siema. Siema. Witam wszystkich. Słuchaj, największy faworyt na karcie. Przesadzony moim zdaniem, ale bardzo mi miło, że tak we mnie wierzą widzowie i bukmacherzy. Moim zdaniem też trochę przesadzony, bo to jest parę przegięcie, nie? No tak. Ludzie, apeluję do was. Jak ktoś jest 23 kilo cięższy, to jak mnie trafi raz, to będzie po ptakach, a nie zapominajcie, że Sequento nie boi się bić. On idzie, żabka style cepy, jak mnie trafi, no to będzie, może być różnie, nie? Może być różnie, a też Sequento jest coś taki niewygodny, bo jest taki ruchliwy. Wiemy, że potrafi tańczyć. I nieułożony, tak. Nie wiadomo, wiesz, co ci przywali, tak. czy tu. No wiesz, ja do tego podchodzę jak do mistrza świata, jak do każdej walki. Słyszałem, że ciosa uciszyłeś na panelu. No tak, nie powiem, że go poprosiłem, żeby był cicho, ale już troszkę się zdenerwowałem, podirytowałem, bo tam siedzę, chcę coś powiedzieć. Widziałem po minie Wojtka Sobierajskiego, że też chciał coś powiedzieć, po Sejczęto, że też chciał coś powiedzieć. I kurde, Kanioski już na mnie tak patrzy z politowaniem. No to powiedziałem, że Adrian, weź kurde, tylko troszkę brzydziej, że już koniec dosyć, nie? No bo nie są sami na tym panelu, a jakieś takie historie się zaczęły z Pawłem, że już nikt nie wiedział, o co chodzi. Kurwa, patrzę na publikę, oni, o co chodzi, tym gościom jakieś kontrakty, pieniądze, kto jest pizdą, kto jest tym, no wiesz, już, no, niech se na Skype'ie pogadają. Wczoraj rozmawiali na Instagramie, myślałem, że znowu coś tam się dzieje. Lizak, jak ty traktujesz ten pojedynek? Biedzie się w MMA, twoja formuła, waga no być może nie ta, ale no on ile trenuje? On chyba 3 miesiące, tak trenował wcześniej? Ja nie wiem, no dostałem, wiesz, taką propozycję, jak ja to traktuję? Teraz go ucisz podczas wywiadu. Traktuję to tak, że to jest kolejny pojedynek, który muszę wygrać i obojętnie z kim by nie walczył, ja zawsze chcę wygrywać, nikogo nie lekceważę, bo jak ja mogę kogoś lekceważyć, jak ja ważę 67 kilo, jak dostanę lepca, to mogę skończyć w szpitalu. Adrian, ale tu jest wywiad teraz. I ludzie myślą, że wiesz, wygrałem dwie walki i że jestem takim faworytem, ale mówię, nie chcę źle skończyć, nie chcę, żeby mi się stała krzywda, a nieraz sparowałem z kimś cięższym, który mnie trafił i już było źle, nie? Także nie lekceważę Sequento, trenuję jak na mistrza świata, zresztą ty wiesz, że ja zapierdzielam i chcę wygrać. Dla mnie się aż tak pieniądze nie liczą, tylko ja chcę wygrywać, po prostu, uwielbiam to uczucie. Zobacz, dymy jakieś. A okej, okay, bo tu jakieś poddymka. A ty nie swój kolega? No Mati MMA, znam go z TikToka. Pokaż to Mateusz, co tu się dzieje. O, jeszcze tu kolejny. Jeszcze jeden. Cwany, kurwa. Byłeś taki cwany przed halą, kurwa? Ej, spokojnie, bo kamery są. Byłeś taki cwany. To uwaga na kamerę. Nie przy mnie, idźcie sobie stąd. A ty zamknij ryj, kurwa, kim ty jesteś? Ale ty zamknij mordę, nie mów tak do mnie. Kurwa, ty śmieci, kurwa. Ej, panowie. Kolegami, kurwa, się zasłania. Ej, gościu, kurwa, nie takimi słowami. Przed halą, kurwa, zobaczysz. A czekaj. W ogóle, kurwa. A ja jestem... Jezus. A nie chcę buzi, kurwa. Tu jestem. No to będzie kolejny. No kurwa. Nie! Oj. Kogo to kamera? MAPL. Chyba cicho jak. Nagraj reakcję, MAPL! Cichy taki! Nagraj reakcję! Cichy mamy nie. Dobra, wchodź. Ej, ale bo nie zrozumiałem, to Mati MMA stanął w obronie ciosa, czy. Nie wiem właśnie, o co chodzi. Czy on też chciał walkę? Ja się pogubiłem, ale mamy nowe uniwersum. Czy to nie było tak, że Mati MMA chciał się spiąć do ciosa i się wkurzył na tego, że on mu odbija ciosa? Nie wiem, powiem ci, ale ja nie znam. Cios jest łakomym kąskiem, co? Wszyscy chcą z nim walczyć. Tak, tak. Patrz, z ciosem się bije! Teraz ten się z ciosem bije, kurde! A to są duszenie mu. Wspaniałe walki, że kurwa ciosów nie zadają, nie? No. Dobra, jedziemy dalej. A propos już tych dymów w zestawie, ja widziałem, że najbardziej cię zdenerwował Alan, właśnie, który stoi też tutaj. No tak, no kurwa, wiesz, coś tam wykrzykuje do mnie jak zwykle i troszkę nerwy. Przepraszam widzowie, bo nie powinienem tak się wyrażać, ale akurat w tamtym momencie puściły mi nerwy i tak wyszło troszkę ze mnie. Ty miałeś
może powoli kiedyś tutaj będzie. Ja się staram kontrolować, ale no czasami no to puszczają mi nerwy i wiesz, no tam coś stoi i krzyczy jak zawsze. Wiesz co, bo jestem trochę cięty, bo po ostatnim fejmie, wiesz, Pasta przegrał walkę, a on nam fakery pokazywał z pierwszego rzędu, wyzywał Michała podczas walki. Walka leciała, ten z tyłu krzyczał do nas. No, słabe zachowanie. No, ale to też się wydaje takie naturalne kolejne starcie, co? Właśnie Pasty z Alanem. Na to liczę, na to liczę. Niech Badeje przebierze i... Chociaż myślisz, że dojdzie do tego? Ja myślę, że tak. Już było tak blisko, tyle brakowało. Nie, no miał kontuzję, akurat to serio. Nie, no ja nie wątpię, ja nie mówię, że nie miał. Nie mówię, że nie miał. A dobrze, że nie walczył z kontuzją, bo by miał na co zrzucić, nie? Niech się wyleczy, niech zrobią tą walkę panowie. Kurde, ale się gęsta atmosfera no zrobiła. No właśnie strasznie, kurczę. Zobacz, całe szczęście był plecak, ale zawsze jest mówione, bijcie się wszędzie, tylko nie tutaj. Tak, tak. Tutaj tak. Jest sprzętu naprawdę za kupę siana, a wiesz, a coś się stanie, to każdy potem z dupą w tył, no nie? No. Ale zawsze MMA.pl ma przejebane. Mają najgorzej. No. Lizak, a co trener w ogóle na to starcie? Które? Moje z Sekwentą? No twoje. No, ja powiedziałem trenerze, a może zarządzamy jakiś limit wagowy? A on powiedział, nie, dajmy im no limit. Że open. Wiesz, open, przepraszam. Open. I ja mówię, no dobra, skoro trener tak we mnie wierzy, no to lecimy w open. No i co? I powiedział, że możemy troszkę freestyle'u w tej walce pokazać. Aha, mamy tak? Game plan, ale powiedział, że mogę poluzować trochę, nie spiąć się na dokładnie jeden plan, tylko pyk, popatrzeć, porobić, pobawić się tym. Także fajnie, zobaczymy jak to wyjdzie, wiesz, żeby nie było, że się bawię, a później bum i będziesz wywiad ze mną robił w szpitalu w Łodzi. Lizak jak to? Już raz po jednego jechałem do szpitala. Tak, tak, bardzo dobrze się zachowałeś, Hubert, nie zapomnę ci tego nigdy. No, więc trener dobrze jest nastawiony i mówi, że jestem w bardzo dobrej formie, bo robi mi takie, w ogóle zmieniliśmy system sparingowy. Do Najmana na przykład miałem sparingi 3 rundy po 3 minuty albo 3 rundy, ale każda się kończyła dopiero jak poddałem. Aha. Że musiałem tak walczyć, skończyć przed czasem, nie? Poddać. A tutaj na przykład robimy tydzień temu, poniedziałek, 18 minut longiem, co minutę świeży. Środa, 15 minut longiem, co minutę świeży. Dzisiaj robiłem 15 minut longiem co minutę świeży, później kilka minut przerwy i znowu 10 minut longiem co minutę świeży. Także wiesz, robimy longiem, żebym na wydolności, na cwaniactwie bazował, szukał luk, myślał, pobawił się troszkę. Fajnie, że co walkę to jest trochę inaczej te przygotowania wyglądają i ja czuję wtedy taki podjarany jestem. Widzowie, to tak już na zakończenie. Zawsze jest tak, że jak kolega znajdzie dziewczynę, to już nie ma kolegi. Tak samo jest teraz. Dlaczego? Brak kontaktu. Ale między nami? No. Ale stary, ty też masz dziewczynę. Właśnie o tym mówię, dlatego jest tak. Ale co, ale... No, brak kontaktu wynika z tego, że możemy iść na miasto, bo mam walkę. Nie, dzwoniłeś ten, zapraszałeś na KSW. Zapraszałem na KSW, no, tak, no, no właśnie, widzisz, jak pamiętam zawsze o tobie. Ale po walce to wiesz, że rusza sezon, będzie już coraz cieplej, a mam paru takich gości, którzy chcą z nami wyjść na miasto, tak. Mocnych zawodników, Filipek. Tak? Jeden, Filipek ten super dział. Jeden mistrz KSW. Zdradzę. No. Wiesz, mamy takich paru, którzy chcą zobaczyć, jak to jest wyjść z nami na miasto, także nie mogę czekać. Zobaczcie, motto jest takie, linę pęka, nie komando, zżegnamy. Trzymaj się na pozdrawiam razie. Wszystkich, dziękuję wszystkim sponsorom, zachęcam do zakupu gali, pay-per-view, z mojego linka byłoby mi bardzo miło i trzymajcie kciuki. Dobrze, elo.